Za moimi plecami trwa przebudowa WKD Reguły. Jak widzicie, WKD-ki już jeżdżą po obydwu torach, teraz 130 minut. Tak sytuacja wygląda od początku lipca do połowy mniej więcej, konkretniej 14 lipca, kiedy ponownie tutaj będzie jedno tor. Jak to wygląda na początku lipca 2024, cała ta inwestycja? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Zosz, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, tutaj prosto z Reguł, gdzie powstaje nowy przystanek kolejowy WKD Reguły. Nowy, ale w starej lokalizacji, z zupełnie nowymi obydwoma peronami. Na wstępie powiem, jak będzie wyglądać ta inwestycja, a później powiem, jak wyglądają aktualne prace, no i oczywiście, jakie są planowane utrudnienia, które głównie się zakończą już mniej więcej w połowie sierpnia 2024. Natomiast aktualnie są budowane tutaj obydwa dwa nowe perony. Pierwotnie te perony miały długość 60 metrów, teraz będą miały nową długość, tak samo jak jest na odcinku w Grodzisku Mazowieckim, ten nowy, który został przebudowany, 80 metrów. Na nowych peronach oczywiście się znajdą nowe wiaty, w takim samym stylu jak te w Grodzisku Mazowieckim i Podkowie Leśnej Zachodniej. Co ważne, w ramach tej inwestycji również oczywiście się pojawią nowe ławki, poddupniki i cały przepust, który się znajduje pod obydwoma peronami, musi być gruntownie przebudowany, dzięki czemu właśnie są te wyłączenia torowe i wtedy faktycznie są niezbędne prace również w zakresie samych torów kolejowych. Pomijając to, w ramach tej inwestycji będzie zlikwidowane jedno dzikie wejście na same perony i tak mniej więcej będzie to oczywiście wyglądać. Oczywiście wiadomo, że będą wyświetlacze, będą cały czas tutaj inne takie rzeczy jak dojścia dla niepełnosprawnych za pomocą pochylni, jak i również pojawiają się nowe pola uwagi i drogi prowadzące dla osób niewidomych. Pociągi cały czas będą jeździć z taką samą częstotliwością po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i oczywiście obydwa perony będą po tej samej lokalizacji, w tej samej lokalizacji, co stare perony w tym miejscu. Peron tymczasowy będzie zlikwidowany w sierpniu 2024, w drugiej połowie, kiedy to już faktycznie nie będzie on niezbędny tutaj do funkcjonowania i będzie można rozpocząć pracę faktycznie przy odtworzeniu pozostałych elementów do stanu pierwotnego. Tak mniej więcej w skrócie wygląda ta cała inwestycja. W lutym została podpisana umowa, z tego co pamiętam, na całą tą inwestycję i przez 12 miesięcy ma być wszystko tutaj w tym miejscu zrealizowane, natomiast kluczowe prace mają się zakończyć w sierpniu 2024, tak jak powiedziałem przed chwilą. Natomiast jak wygląda tutaj aktualny zakres zaawansowania tej inwestycji? No, zerknijmy sobie z bliska. Największe prace oczywiście są przy budowie nowego peronu, chociaż sama konstrukcja płyty peronowej powoli postępuje, w zależności oczywiście od miejsca. Na krańcu zachodnim peron numer 2, jak widzicie, całkiem ładnie już jest zarysowany. Sama płyta, sama krawędź peronowa została zrealizowana podczas samego wyłączenia torowego, bo to było niezbędne do zrobienia, żeby móc po prostu w tym momencie teraz utrzymać ruch pociągowy. Oczywiście peron jest niski, tak samo jak wszystkie pozostałe perony WKD-ki. Tu widzimy nowe tory i w tym miejscu powstaje nowy przepust. Jak widzicie, przepust jest najbardziej zaawansowany i najbardziej trudnym elementem tutaj do realizacji, ponieważ jak widzicie, maszyny muszą działać z utrzymaniem ruchu pociągowego w tym miejscu, jak i również oczywiście na górze się znajduje pozostała sieć wysokiego i niskiego napięcia, no i pozostałe elementy, jeżeli chodzi o po prostu zasilanie całej sieci WKD-ki, dlatego też w związku z tym nie można tutaj wtoczyć ciężkiego, dużego sprzętu, tylko jak widzicie, małymi koparkami jest to wszystko w tym miejscu betonowane. Zresztą cały ten proces za chwilę zobaczycie, bo udało mi się nagrać mniej więcej, jak to wygląda z tym podjeżdżaniem od samej gruszki, z całym przyciąganiem właśnie betonu w docelowe miejsce. Ale jak widzicie, przepust nowy w tym miejscu powstaje, on będzie się oczywiście znajdować pod nowymi obydwoma peronami, peronem drugim i peronem pierwszym, w tym samym miejscu. Natomiast tutaj dalej możemy zobaczyć faktycznie samą gruszkę i dalej za nimi się znajduje biletomat, który został tymczasowo przestawiony. Oczywiście on docelowo wróci na peron numer 2, natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć drugą część, jeżeli chodzi o zaplecze techniczne, czyli właśnie w tym miejscu jest napełniona taka mniejszy lej, nie wiem jak to dokładnie fachowo się nazywa, ten mniejszy lej faktycznie, który jedzie później z betonem do koparek, które są już tam faktycznie bliżej. Jak widzicie, z samej gruszki jest to wszystko w tym miejscu napełnione. Później przez drogę przejeżdża. Zresztą za chwilę zobaczycie. Natomiast pociągi, jak widzicie, na załączonym obrazku cały czas oczywiście tutaj funkcjonują bez jakichś większych problemów. Oczywiście muszą zwolnić, muszą nawiązać kontakt ze pracownikami budowy, bo faktycznie znajdują się blisko samego pociągu, no bo faktycznie to jest na terenie peronu. Pociągi przejeżdżają powoli przez sam peron, no i oczywiście dzięki temu też, że jedą powoli, łatwiejszy jest wjazd na
sam przejazd kolejowy w tym miejscu, dzięki czemu nie ma jakichś niebezpiecznych incydentów w tym miejscu, jeżeli chodzi o ten przejazd kolejowy. Tutaj tak samo jak większość przejazdów kolejowych, jeżeli chodzi o WKT-kę, jest tylko wyłącznie sygnalizacja, tak, tutaj oczywiście szlabanów, które by całkowicie zagradzały przejazd samochodów w tym miejscu, a dalej peron tymczasowy, peron numer 2, jak widzicie, tam się znajduje. Na peronie tymczasowym jest rozkład jazdy papierowy, nie ma wyświetlaczy, jest z ciekawostek, powiem wam, że faktycznie tam zlokalizowana również jedna ławka. Niedużo, no ale zawsze coś. Natomiast na peronie numer 1, który jest aktualnie użytkowany w kierunku Grodziska Mazowieckiego, na nim, z tego co wiem, są informacje pasażerskie również, jeżeli chodzi o peron numer 2 tymczasowy, więc z niego można po prostu dostać informację, gdzie odjedzie pociąg i za ile, i później się udać na peron tymczasowy lub po prostu też szybko w tamtą stronę się udać. Tutaj z kolei, wracając do prac budowlanych, możemy zobaczyć faktycznie cały ten proces, jeżeli chodzi o manewrowanie. Tutaj jest faktycznie naprawdę mało miejsca, gdyż te pojazdy kręcą się po drodze rowerowej, to w tym miejscu, na tym chodniku, który jest poprowadzony do kolejnego przystanku kolejowego, i faktycznie te drogi rowerowe wzdłuż linii WKD naprawdę całkiem ładnie prezentują się tutaj właśnie jeszcze pod Warszawą. Na dalszym odcinku trochę jest ich mniej, niemniej faktycznie to jest bardzo dobry według mnie pomoc tutaj do realizacji. Natomiast tutaj możecie zobaczyć ciekawostkę, mianowicie faktycznie z tego leje później jest przelewany sam beton do łychy koparki, która później pod właśnie tymi pod tym zasilaniem samej sieci trakcyjnej jest to realizowane właśnie w tym miejscu na niskim pułapie, i proszę bardzo, same ściany w tym miejscu są realizowane w taki oto sposób. Taka ciekawostka, udało mi się tutaj to wam pokazać, żebyście zobaczyli, że tutaj trochę inaczej te prace są realizowane niż zazwyczaj przy tego typu większych inwestycjach w tym miejscu. Natomiast jak wyglądają utrudnienia, jeżeli chodzi o całą tą inwestycję teraz i w najbliższym czasie? Oczywiście największym utrudnieniem jest to dla samych mieszkańców okolic, którzy korzystają z tego przystanku, to, że pociągi w kierunku Warszawy zatrzymują się przy peronie drugim tymczasowym, który jest troszeczkę oczywiście dalej oddalony. Natomiast już nie ma zastępczej komunikacji autobusowej. Pociągi po obydwu torach jeżdżą normalnie. Jeden w kierunku Grodziska Mazowieckiego, drugi w kierunku Warszawy. Oczywiście w samej Warszawie przez budowę Warszawy Zachodniej pociągi jeżdżą po jednym torze do Warszawa Śródmieście WKD od Redutu Ortona. Niemniej jednak faktycznie już pociągi całkiem ładnie, sprawnie jeżdżą tutaj i funkcjonują. Co 30 minut jedzie zawsze pociąg w kierunku Warszawy i w kierunku Grodziska Mazowieckiego, więc tak wygląda ta sytuacja. To jest faktycznie dobra informacja, natomiast już faktycznie od 15 lipca włącznie pociągi ponownie będą tutaj w regułach jeździć po jednym torze pomiędzy regułami, a właściwie Warszawą Śródmieście WKD, więc na dużo dłuższym odcinku. To jest oczywiście niezbędne po prostu wybudowanie tego przepustu pod drugą częścią, więc dlatego też tak to wygląda. Tutaj też ciekawostka, w pierwszym filmie poprzednim mogliście zobaczyć tutaj drogę rowerową, która w tym miejscu była budowana, ale jeszcze nie miała asfaltu, teraz już faktycznie ma asfalt, jeszcze na ujęciach z marca faktycznie to było budowane, teraz już jest całkiem ładnie to zrealizowane wzdłuż torów WKT-ki. A co jest do tych utrudnień, no to faktycznie pociągi wtedy będą ponownie jeździć bardzo rzadko, najprawdopodobniej znowu co 80 minut w danym kierunku, i wtedy też na całym odcinku od Komorowa do Warszawa Śródmieście WKD będą jeździć pociągi po jednym torze wahadłowo. Nie wiemy, czy będzie wybudowany drugi peron tymczasowy, peron numer 1, ale zobaczmy. Miejmy nadzieję, że faktycznie w ten sposób będzie zrealizowane i wtedy chociaż do reguł pociągi wahadłowo pomiędzy Warszawą a regułami będą jakoś funkcjonować. A w połowie sierpnia mają się zakończyć prace na Warszawie Zachodniej, jak i również w regułach, jeżeli chodzi o utrudnienia peronowe. Wtedy tutaj w regułach już będą dwa nowe funkcjonalne perony, jak i również przy Warszawa Zachodnia będzie mieć dwa tory i wtedy przez jakiś czas cała linia WKD będzie bez jakichkolwiek większych utrudnień, więc w godzinach szczytu normalnie będą już pociągi jeździć co 10 minut, a nie tak jak aktualnie co 30 minut, więc to jest dobra informacja. A w przyszłości oczywiście pozostałe jeszcze inwestycje będą realizowane, jeżeli chodzi o przebudowę przystanków kolejowych WKT-ki, jak na przykład WKD Warszawa Raków, gdzie planowana jest nawet najprawdopodobniej budowa wind na same przystanki autobusowe na wiadukcie. Ale to daleko idąca inwestycja. Tymczasem, jeżeli taki materiał mi się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z tej inwestycji pojawi się po 15 lipca, abyśmy zobaczyli, jak faktycznie tutaj odbywa się ruch wahadłowy po
jednym torze, no i oczywiście później, następnie jeszcze prawdopodobnie na początku sierpnia i później po uruchomieniu już torów normalnie na Warszawie Zachodniej tutaj pojawi się kolejny film, jeszcze bez podsumowania, bo podsumowanie będzie dopiero jak wszystkie prace się tutaj w tym miejscu zakończą, a to będzie realizowane jeszcze mniejsze prace, jeżeli chodzi o mniejsze elementy, będą realizowane najprawdopodobniej do końca 2024 roku, a jeżeli chodzi o WKD Raków, to jest kolejna inwestycja do realizacji, ale jeszcze nie mamy żadnych informacji o terminach i jeszcze nie zostały przetargi na samą budowę ogłoszone, bądź też po prostu podpisane umowy. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!